Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylówy Pro i witam Cię w kolejnym odcinku Ubierz się na rower. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm modelom okularów kolarskich włoskiej marki Rudy Project. Na ich przykładzie pokażemy sobie różnice, a są spore między tymi produktami. No i też odpowiemy na pytanie właściwie, które wybrać do której tak jakby formy kolarstwa i odmiany kolarstwa, ponieważ jak wiemy, kolarstwo można uprawiać na wiele sposobów. Pierwszy model, ten taki tańszy z oferty Rudego Projecta, ja mam na sobie na nosie przedstawiciela modelu Spin Shield w jednym z wielu dostępnych wariantów kolorystycznych. Model Spin Shield jest odpowiedzią Rudego na popularny model Sutro od Oakleya i jest produktem, jak już mówiłem w innych filmach, z pogranicza produktów lifestyle'owych i performance, czyli tych nadających się do intensywnego uprawiania kolarstwa. Świadczy o tym kilka cech. O tym, że jest to model lifestyle'owy, świadczy na przykład to, że jest pozbawiony właściwie wentylacji, jest pozbawiony możliwości wymiany szyby, jest pozbawiony na przykład możliwości zainstalowania wkładek korekcyjnych, natomiast ma też wiele plusów. Jest, tak jak widać, bardzo duży, zakrywa bardzo dużą część twarzy, przez co chroni nas na przykład przed nawiewaniem powietrza do oczu, i tutaj jego nieprzewiewność ma swoje zalety, na przykład w warunkach dużego wiatru, na zjazdach, bardzo intensywnych, długich zjazdach, nie zawiewa nam wiatr oczu i nie powoduje uzawienia. Są też plusy w postaci tego, że on się lepiej na przykład sprawdzi na rowerze w temperaturach nieco niższych, kiedy ta wentylacja nie jest nam aż tak bardzo potrzebna. No i na przykład podczas jazdy w terenach nizinnych, gdzie intensywność wysiłku często jest dużo mniejsza niż w terenach górskich. Model Spin Shield dostępny jest, tak jak mówiłem, w kilku wariantach kolorystycznych szyby. Tutaj nie mamy możliwości zmiany szyby, dlatego chcąc mieć inną szybę, po prostu musimy sobie ten inny model zakupić. Jest w cenach między 500 a 600 zł. Te ceny w zależności od szyby się troszeczkę różnią. Jak wspomniałem, jest modelem lifestyle'owym też, także przyda się w codziennym użytku. Tak jak widać, bardzo dobrze się prezentuje w użytkowaniu codziennym. Mogą to być spokojnie okulary do chodzenia sobie na co dzień, na plażę, na po prostu jakieś letnie spacery. Bardzo porządnie wykonane. Ja już mam tą swoją sztukę od paru miesięcy, użytkuję ją dosyć intensywnie i właściwie tutaj poza jakimiś drobnymi ryskami, ale one wynikają jedynie z tego faktu, że ja niestety przyznaję się bez bicia, nie jestem jakąś super pedantyczną osobą, jeżeli chodzi o dbanie o takie rzeczy. Natomiast jeżeli będziecie stosowali załączony do tego produktu woreczek, to na pewno tego typu drobne ryski się nie pojawią. Oczywiście tych rysek nie widać, jak ja sobie patrzę przez okulary. To jest też ważna cecha okularów dobrej jakości. No, troszkę też minusem jest to, że nie ma możliwości personalizacji tej ramki, nie ma ruchomości mego noska, co też będzie w następnych okularach, które pokażę. Natomiast bardzo efektowne okulary, bardzo fajne, sprawdzą się także w kolarstwie i w użytku codziennym, jak mówiłem. W komplecie dostajemy tylko woreczek, który jest jednocześnie szmatką, natomiast przejdziemy sobie szybciutko do modelu z górnej półki Rudego Projecta. Tu już dostajemy takie ładne pudełeczko i wewnątrz oczywiście pokrowiec pełniący funkcję szmatki. To jest już model typu performance, nadający się do intensywnego użytkowania kolarskiego. Co się pierwsze rzuca w oczy, to jest właśnie wentylacja, szyba jest dziurkowana. Poprawia to właśnie wentylację i jeszcze ta taka dokładka tutaj górna gumowa też ma takie kanaliki wentylacyjne i jest jeszcze wentylacja w załóżniku, co wszystko powoduje, że okulary bardzo dobrze sprawdzą się w upalne dni, kiedy wentylacja górnej części twarzy, oczodołów jest po prostu bardzo, bardzo potrzebna i to faktycznie czuć. Ja jestem osobą dosyć intensywnie pocącą się i bardzo sobie cenię w tych okularach w temperaturze 25 stopni plus to, że one są przewiewne. Jak to w wysokim modelu, mamy duże możliwości personalizacji. Oczywiście kupujemy model z jedną szybą, tutaj też są bardzo różne szyby i różne ceny, w zależności od tego, jaką szybę wybierzecie. Natomiast możliwość demontażu tych wszystkich elementów bardzo szybka. Możemy sobie zdjąć ten górny zderzak, dolny zderzak, jak to się mówi. Też okulary wtedy inaczej zupełnie się prezentują. Natomiast należy przypomnieć też to, że zdjęcie tych gumek
poprawia, znaczy zmienia troszeczkę wygląd wizualny tych okularów, natomiast te gumki nie są jedynie ozdobą i dodatkiem kolorystycznym, ale na przykład zabezpieczają też dolną krawędź okularów i górną, żeby na wypadek wypadku nie zrobiły nam te okulary krzywdy. Jeszcze w temacie robienia krzywdy przez okulary warto wspomnieć o tym temacie, który często jest poruszany w kwestiach stylowy i zwracana jest uwaga na różnego rodzaju zdjęciach, że w kolarstwie, klasycznym kolarstwie, które uprawiamy wszyscy, okulary nosimy na paskach kasku, a nie pod paskami kasku. Służy to w naszym wydaniu kolarstwa temu, że jak mamy, poza tym, że ładnie wygląda, to faktycznie trzeba przyznać, że to się lepiej prezentuje niż takie wystające paski na bokach głowy. Chodzi o to, że w przypadku upadku, czego nikomu nie życzę, te okulary mają sobie zlecieć, a nie zostać na twarzy, gdzieś się tam zaplątać w tym wszystkim, no i pokaleczyć nam twarz. Warto też przy okazji doboru okularów zwrócić uwagę na to, zabrać swój kask do sklepu, zwrócić uwagę na to, czy one się dobrze prezentują i dobrze komponują z kaskiem, czy nie ma tutaj zbyt dużej szczeliny. Tu jak widać z kaskiem włoskim kask dobrze się prezentują, mieszczą się, nie uciskają na nos. Warto jeszcze wspomnieć, poza tym, że mamy możliwość właśnie szybkiej wymiany szyby, bo tu jeszcze jest taki przycisk, po którego wciśnięciu zdejmujemy sobie zauszniki, dlatego zmiana szyby trwa naprawdę chwilę. Nosek ma możliwość doginania, dzięki czemu mamy regulację położenia okularów na nosie wyżej, niżej, co też sprzyja lepszemu dopasowaniu do twarzy. No i ten nosek posiada też taki tutaj rowek umożliwiający zainstalowanie wkładki korekcyjnej, które Rudy ma też w swojej ofercie, także osoby z wadami wzroku mogą ten model śmiało wybierać, oczywiście nie z największymi wadami, temu też poświęcimy jeden z kolejnych odcinków, natomiast jest możliwość instalacji w modelu Cutline i w modelu Defender, instalacji tej dokładki plus personalizacja zauszników, które są wykonane z miękkiego materiału, który można sobie tutaj dowolnie doginać i na przykład zostawić właśnie odpowiednio dużo miejsca na kaski. Cena w okolicy 1000 zł, dostępne różne szyby fotochromatyczne, niefotochromatyczne. Bardzo fajne jakościowo okulary, trudno je właściwie zepsuć, są odporne na wyginanie. Także do intensywnego wydania kolarstwa, performance'u polecamy Cutline'y i ewentualnie Defendery na mniejsze twarze, a do kolarstwa romantycznego i do codziennego użytku jak najbardziej sprawdzi się Spin Shield. Tyle z oferty Rudego, zapraszamy na kolejne odcinki, do zobaczenia, cześć.